W innej sytuacji jest za to Pogoń, która już od dawna nie wygrała na własnym boisku. Za to jej rywale, piłkarze Groklinu, przyjechali do Szczecina w glorii i chwale po wygranej z mistrzem Polski Widzewem i to na jego boisku. Dlaczego więc nie mieli pokonać niżej notowanego rywala? Ta akcja, po której piłkarze z Wielkopolski po raz drugi pokonali Onyszkę za sprawą Rosiaka, była z pewnością najładniejszą całej 18 kolejki i nie powstydziłaby się jej nawet najbardziej utytułowana piłkarska jedenastka. Obydwa zespoły znają się bardzo dobrze, przecież w ubiegłym sezonie walczyły w jednej grupie drugiej ligi. Z pierwszego miejsca do Ekstraklasy awansował wówczas Groklin, choć w Szczecinie przegrał 2-4. To mogłoby świadczyć o tym, że i dziś zobaczymy sporo bramek. Czy tak się stało, opowie Piotr Baranowski. Do 37 minuty meczu Pogoni z Groklinem niebiesko-białe stroje z boiska wiało nudą. Jako pierwsi przebudzili się piłkarze z Grodziska, zdobywając gola, którego autorem był Mariusz Rosiak. Tuż przed przerwą dogodną sytuację mieli portowcy. Z rzutu wolnego strzelał Mandrysz, ale szczęście i tym razem sprzyjało drużynie gości. Druga odsłona meczu należała zdecydowanie do teamu trenera Bogusława Baniaka. W 47 minucie akcję zainicjował Rafał Piotrowski, piłkę przejął Leszczyński i precyzyjnym dośrodkowaniem otworzył drogę do bramki Groklinu Robertowi Dymkowskiemu. Portowcy poszli za ciosem. W 70 minucie szarżującego lewym skrzydłem Rycaka fauluje Tomasz Molewski, za co ukarany został żółtą kartką przez sędziego Wylota. Grę wznowił Kaczmarek, piłkę wybił Kaziu. Po dośrodkowaniu Rycaka Dariusz Lewandowski zdobywa drugiego gola dla Pogoni. Pogromcy Widzewa sprzed tygodnia, piłkarze Groklinu Grodzisk, próbowali zmienić losy tego pojedynku, ale na dobrych chęciach wszystko się kończyło. Pogoń Groklin 2-1. Przynajmniej przez tydzień w Szczecinie panować będą nieco lepsze nastroje.